stron Alien. Jest bardzo, bardzo wcześnie rano. Co robi Alien w niedzielę rano przed 6? Nagrywa SSO. Słuchajcie, nie mam kawy. Nie mam w sumie niczego za bardzo. Mam nadzieję, że wy macie kawę, bo oglądacie to już trochę później niż o 6 rano. O 6 rano trochę za wcześnie, żeby kawę pić. Przynajmniej dla mnie, bo jeszcze będę szła spać i jeszcze będę dosypiać. Ale że lubię nagrywać rano w dud, no to nagrywam rano. Więc mamy ranek w niedzielę. Witam was w Stary Stable przy kawie. I jesteśmy oczywiście dzisiaj u Nika Stonegrounda i u pani Einstein. Więc będziemy sobie brać questy. Za wszelkie chrapanie z tyłu i sapanie, przepraszam, ale chłopaki śpią. Chłopaki śpią. Okej. Na pewno włożyłaś paczki do prawidłowej skrzynki AAE. AAE na pewno przeanalizowało próbki, które wysłaliśmy i mają coś ekscytującego do powiedzenia. Możesz dla mnie sprawdzić pocztę? Mogę, stary, ale wiesz co, stoisz obok niej. Więc wiesz, no, generalnie rzecz biorąc. No. Okej. Ja mam dosyć wielki bałagan w ekwipunku, niestety. Niestety. No i dzisiaj na haflisiu jesteśmy. Dzisiaj na haflisiu. Bo troszeczkę się za haflisiami stęskniłam. Więc dlaczego nie? Okej. Oto odpowiedź od AAE. Dokładnie jak myślałem. Zobaczmy, co napisali. Aha. Tak? Naprawdę? Ekscytujące. Więc tak się sprawy mają. Och. Super! Muszę najpierw sam zrozumieć kilka rzeczy, zanim zdradzę ci więcej detali. Okej. Szkielet należy do Liopleurodeona. Boże, nie umiem tego powiedzieć! Liopleuredona, a nie Derona. Ale ten ma tylko 20 tysięcy lat. To doprawdy zagadka paleontologiczna. Dinozaur tego typu wyginął 165 milionów lat temu. Muszę teraz poczytać i być może usłyszę wszystkie kawałki. Ułożę wszystkie kawałki do kupy. Okej. Czyli mamy dinusia, który przeżył tutaj w tej okolicy dużo dłużej niż jego kumple po prostu, tak? No dobra. Okej, no to co? To ciśniemy dalej kościaki. Zobaczymy, co nam powie. Nick Stoneground. Piękny nowy dzień, prawda? Staje niedziela. Nikogo na spacerze z psem nie zobaczyłam. Była cisza i spokój. Mróz kąsa jak kobra, zimna mgła przenika przez ubrania jak straszna zjawa pojawiająca się znikąd. Dobrze, gotowa na nową ekspedycję? Dobrze, będę potrzebował udokumentować i zaznaczyć na mapie tę formację skalną, która tworzy wyspę na zamarzniętym jeziorze w północno-wschodniej części. Wypolerowałem sprzęt i złożyłem go, więc będzie działać jeszcze lepiej niż poprzednio. Okej, słuchajcie, to my sobie tutaj to zaraz zrobimy, ale jeszcze sobie zajrzymy do pani Einstein, co tam ona nam powie, bo może będzie miała też jakieś questa dla nas tam na jeziorze. Ja potem te questy szybko podejdę zrobić i szybciutko, wiecie, do was wrócę. Ogień z gazu, tak z zimno. Dołóż drewna do ognia, szybko, Lilian. Brr, pośpiesz się. Weź tę zapalniczkę i rozpal ogień. Okej. Dobrze, proszę pani, wzięłam zapalniczkę, dobra. No to już, rozpalamy ogień. No, ogień, rozpal się. Halo, ogień. Aha, muszę dołożyć drewna pierwsze, dobra. Dokładam drewna i rozpalam ogień. Hop, psa, siupsa. Pewnie już się rozpali. No, chyba nie wyszło. A nie, no jeszcze jednak wyszło, dobra. Okej.
Och, ciepło. Wreszcie tak cudownie. Wreszcie, jak cudownie. Ach, to była prawdopodobnie najgorsza sytuacja, w jakiej się dotychczas znalazłam. Lilian, to przerażające, zabójcze zimno, które dostaje się przez twoje członki głęboko do kości. No to boli. Jak niby mam prowadzić badania w tym klimacie? Cicho. Daj mi pomyśleć, Lilian. Aha, mam to. Okej. Moje umiejętności logicznego myślenia są dzisiaj w najwyższej formie. Zazdroszczę. Lilian, siedź cicho i słuchaj uważnie mojego planu. Okej, no miła jesteś bardzo. Pierwszym krokiem, który musi być zrealizowany, jest oczywiście zaznaczenie drogi, aby potencjalni kandydaci do naszych badań mogli nas znaleźć tutaj. Dolina Ukrytych Dinozaurów znajduje się na technologicznym poziomie kamienia łupanego, dlatego nasze metody muszą być też dostosowane do panujących tutaj warunków. Rozumiesz, Lilian? Nie? Dobrze więc, pozwól mi to wyjaśnić, jak człowiekowi z epoki kamienia. Dzięki. Weź się pochodnie, jedź do windy, wsadź pochodnie do stojaków, zapal pochodnie zapalniczką. Trzy kropki. Wybacz, jeśli byłam szorstka, Lilian. To zimno wyprowadza mnie z równowagi. Do zobaczenia później w drogę. Okej. Dobra, to ja szybciutko tę questę zrealizuję i do Was wracam. Okej, i dojeżdżamy już do ostatniej flary, którą trzeba podpalić, więc podpalamy. Niestety coś unika nam się zepsuło, nie wiem czemu, ale byłam w każdym miejscu. Rzekomo miałam warunki spełnione, a dalej mam plamkę i dalej nie mam wykrzyknika zielonego, więc zaraz będziemy to jeszcze robić. Wspaniale, dobrze oświetlona ścieżka jest jak ściana też. Jest podstawową częścią mojego planu. Kontynuujemy. Pozwól, że opowiem Ci, Liliany, jak niepewnej i ciężkiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Wy się znajdujecie, ja się nie znajduję. Jesteśmy daleko od centrum AAE, od centrali AAE i nie można oczekiwać od nich jakiegokolwiek wsparcia finansowego w najbliższej przyszłości. Wspaniale, co? Wypełnienie, coś już mi o wzrok nie służy. Wypełnienie podstawowych potrzeb zajmuje co najmniej 3 miesiące, zanim aplikacja zostanie złożona, rozpatrzona, a pieniądze wysłane. Wypłacone, no wysłane też. Mówimy co najmniej o 2,5 roku czekania. O Boże! Ale masz dojazd do wioski. Halo. Nie mamy czasu na to, aby czekać tak długo. Co zrobimy? Dobrze, Liliany, to jest przecież oczywiste. Aha, mam to. Kolejną racjonalną i logiczną rzeczą jest do zrobienia jest dzierżawa ziemi w obozie dla przedsiębiorców i sklepikarzy, którzy mają przyciągać turystów, z którymi możemy podzielić się naszymi odkryciami, etc. Proste do wywnioskowania, Lilian, nie sądzisz? Więc rozumiesz nasz kolejny krok, prawda? Nie? Ale zrobiono nas z debila. Pomyśl logicznie, to dość oczywiste. Okej, zaraz wyjaśnię. Czekamy tylko na list, który ma zostać dostarczony. O jakim liście mówią? List od biznesmenów, którzy chcą sprzedawać tutaj swoje nowości. W drogę sprawdź, czy znajdują się jakieś listy w skrzynce pocztowej. Kolejna, co nie może dupy ruszyć. No dobrze. Już tak bardzo, no to tak bardzo. Nie wiem, słuchajcie, nie mogłam w ogóle tam unika w tym questie, nie mogłam już potem nic ani napisać tej mapy, ani tylko mogłam zdjęcia zrobić, ani lunetką ogarnąć.
Mogłam tylko zdjęcia zrobić, słuchajcie. I coś tu się nam chyba zbagowało. Są tam trzy miejsca aż do zrobienia. No i byłam w każdym z tych miejsc i w każdym z tych miejsc nie mogłam nic zrobić, także tutaj... No, ale zaraz to ogarnę, słuchajcie, zaraz to ogarnę. Żadnych listów w skrzynce pocztowej? No, żadnych niestety, przykro mi. Bardzo nielogiczne. Przecież moje wyliczenia pokazują, że list miał dotrzeć tutaj dzisiaj na 100%. Jednak działa to tylko w teorii prawdopodobieństwa. No właśnie. Nigdy nie można być pewnym, to jest cały jej sens. Dobrze więc, w każdym razie masz tutaj wiele do zrobienia. Po prostu trzeba sprawdzić, jak często, tak często, aż list w końcu nadejdzie. Okej. Niestety nie mam czasu, by pomóc Ci w tym. Muszę przejść do moich obliczeń w celu zapewnienia bardziej dokładnej prognozy, kiedy poczta dochodzi. Sorry. To naprawdę bardzo dziwne. Okej, mamy sobie tutaj teraz zadanie codzienne, czyli prawdopodobieństwo poczty itd. itp. Hem, trzy kropki, albo teraz to mam, i tak dalej. I musimy teraz sobie to sprawdzić pocztę. To będzie... Szyling i Jorwik. Poczekajcie, a dla kogo to jest? Nie. A dla kogo jest ta reputacja? No, nie piszą, dla kogo reputacja, spoko. No okej. Okay. No dobrze, no to sprawdzimy tą pocztę jeszcze przy okazji. Mamy tutaj reputację pewnie Unika, no ale mogliby to napisać, bo to jest nienapisane. Więc sprawdźmy pocztę. Mamy to bardzo prosty kłeścik, pewnie codzienny, albo to albo co jakieś tam kilka dni. No i że skrzynka jest pusta. W takim układzie, dobra. No i nie napisane, a jest 75, ale nie wiadomo dla kogo. Okej. Okay. To ja jeszcze zmykam obozowisko Nika Stoneground. Okej, okay, dobra, już widzimy o co chodzi. Będziemy budować to obozowisko, w sensie to będzie sklep, restauracja i w ogóle. Dobra, ja zmykam jeszcze postaram się zrobić tego questa i do Was wrócę już za chwilkę z zadaniami od Nika. Okej, okay, słuchajcie, lognęłam się. Pojechałam tam na górę, już Wam pokazuję gdzie, tam na górę. Bo tam miałam problem z tym, żeby te migotki zaliczyć, tak, żeby te miejsce porobić. Pierw zrobiłam to na dole, potem chciałam zrobić to na górze i już nie mogłam. Więc przelogowałam się, bo oczywiście nie można odrzucić questa, nie można questa odrzucić, bo po prostu nie można, nie ichu. Więc ją przelogowałam, słuchajcie. No i mówię, dobra, no to jak się przelogowałam, to może się coś zaliczyć, może coś się zbagowało. Może coś ten tego. No zobaczcie, zdjęcie mogę zrobić. Zdjęcie robi się bez problemu. Jednakże nie mogę zbadać niczego lunetu, ani opisać mapy. Ja jeszcze postaram się przestawić konia dalej, ale słuchajcie, to nie działało ostatnim razem. I nie wiem, co zrobić, bo napiszcie mi, czy ktoś miał z Was taki problem, czy nie. Bo to nie jest w porządku. Ja miałam konia daleko i też nie dało rady tego zrobić. Więc mamy po prostu problem, ponieważ nie możemy dalej pójść z questami. Drogi zespole SSO, znowu dajesz dupy. Zobaczcie, mam tutaj właśnie, to się podświetla normalnie jak klikam. Jednak gdy chcę ten, to się nie podświetla i nic nie mogę zrobić po prostu. Jestem zablokowana i nie mogę nic zrobić. Szczerze powiem, jestem zawiedziona, to dosyć mocno. Dosyć mocno, bo gra z taką reklamą, gra z taką renomą, tyle osób tutaj gra, że miała takie problemy, no to żenada troszeczkę, tak? Znowuż, tutaj klikam, oczywiście użyj przedmiotu mapa, tak? No więc mam przedmiot mapa. No i oczywiście nie mogę tego użyć. Nie mogę. Nie ma takiej możliwości, słuchajcie, więc no cóż, nie wiem, co mam dalej zrobić. Jeżeli mieliście taki problem, to powiedzcie mi, co zrobić. Bo zrobiłam same zdjęcia również, ale same zdjęcia nie wystarczą. I są trzy miejsca do... Przepraszam. Do obskoczenia, a można zrobić tylko jedno. Więc troszeczkę żałosne niestety. Troszeczkę żałosne i napiszcie mi, co Wy z tym zrobiliście, czy jakoś to przeszliście, no bo przecież tego się nie da inaczej przejść, jak tylko to zrobić. Więc no tutaj troszeczkę bardzo kiepsko. Dobra, więcej się nie zgaduję, bo nie ma większego sensu.
nad tym się rozgadywać. No cóż mogę więcej powiedzieć, no nic więcej nie mogę zrobić ani powiedzieć, bo co mogę więcej wykonać? Nic nie wskuram niestety. Jeszcze tutaj było jedno miejsce gdzieś, może jeszcze do tego miejsca pojadę jeszcze jednego, może jakoś to jest zrobione po prostu jakoś kolejnością czy czymkolwiek, nie wiem. Ale ja już tu byłam po prostu i nie wiem, co mogę zrobić jeszcze więcej, bo byłam we wszystkich tych miejscach i był problem. Więc dobra, mi się pyś. Ja tutaj sobie pojeżdżę, zobaczę, czy da się tak już odlokować. Jeżeli się da, to będę z Wami. Jeżeli nie, to żegnam Was bardzo milutko, lczoziemble, bo jestem zawiedziona niestety, więc dobra, trzymajcie się i do zobaczenia na końskim szlaku w Star Stable. Spieprzonym w Star Stable.